Cześć! Chciałam dzisiaj kontynuować temat snu i tym razem chciałam Wam opowiedzieć o tym, co możecie zrobić, żeby ułatwić swojemu dziecku zaśnięcie. Rzeczy, o których będę tutaj mówić, będą się odnosić zarówno do niemowląt, jak i do dzieci starszych, nawet takich we wczesnym etapie szkoły podstawowej, a niektóre z tych rzeczy będą się odnosić nawet do Was, ponieważ warunki, jakich potrzebujemy, żeby zasnąć, są bardzo podobne, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku. Tak więc, co umożliwi zaśnięcie dziecku, ale dorosłemu także? Po pierwsze i chyba najważniejsze, to jest światło. Nasz mózg działa na światło. Przez wiele tysiącleci byliśmy przystosowani do tego, że szliśmy spać wtedy, kiedy działanie stawało się niemożliwe, czyli wtedy, kiedy się ściemniało. Dlatego nasz mózg właśnie na to reaguje, na zmierzch, na powolne zmniejszanie ilości dopływającego do naszych oczu światła, które powoduje, że im jest ciemniej, tym więcej wydziela się melatoniny w naszym mózgu. Melatonina to jest właśnie ten hormon, który pozwala nam zasnąć. Natomiast to nie jest tak, że w momencie wyłączania światła ta melatonina zalewa mózg i pozwala zasnąć. Sami widzimy, że tak nie jest, bo praktycznie, jeżeli nie jesteśmy bardzo zmęczeni, to bardzo rzadko zdarza się, że od razu po odejściu od komputera, czy od razu po zgaszeniu światła jesteśmy w stanie zamknąć oczy i zasnąć. Melatonina potrzebuje czasu, żeby się wydzielić. Dlatego dziecko potrzebuje ciemności, żeby zasnąć. I kwestia jest taka, że w różnym stopniu wydziela się, w różnym tempie wydziela się melatonina w zależności od wieku i w zależności od charakterystyk tego konkretnego dziecka. Są dzieci, które po 10 minutach od zgaszenia światła bez problemu zasypiają, a są takie, które potrzebują do tego nawet pół godziny czy godziny. Żadne z tych dzieci nie ma zaburzeń, żadne z tych dzieci nie nadaje się do leczenia z tego powodu, natomiast trzeba im pomóc. Jeżeli Twoje dziecko ma kłopot z zasypianiem, to pierwsze, co powinieneś zrobić, to już jakieś 2 godziny czy 1,5 godziny przed zaśnięciem dziecka ograniczyć dopływ światła do niego. To nie oznacza, że mamy zacząć chodzić w ciemności, zrobić zaciemnienie i potykać się o meble. Natomiast kwestia jest taka, żeby, jeżeli jest bardzo środek lata, bardzo jasno, zasłonić żaluzje, zasunąć zasłony. Jeżeli jest zima, wyłączyć górne światło, zostawić tylko niewielkie oświetlenie boczne. Czytać dziecku przy takiej lampce, która ma oświetlenie punktowe i pozwala, bo jest na tyle słaba, żebyście wy widzieli litery książki i bardzo się przy tym nie męczyli, ale nic więcej. I naprawdę im wcześniej wyłączycie to mocne oświetlenie, tym wcześniej dziecko zaśnie. Jeżeli usypianie właśnie zacznie się 1,5 godziny przed położeniem dziecka do łóżka, to istnieje duża szansa, że po położeniu do łóżka dziecko rzeczywiście będzie gotowe do tego, żeby w nim zasnąć. Jeżeli natomiast Wy zrobicie tak, że dziecko będzie się działo przy pełnym świetle, pójdzie się kąpać, będzie włączone bardzo ostre światło w łazience, będziecie jeszcze go przy ostrym świetle zakładać mu piżamę, czy przewijać dziecko i tak dalej, to z dużym prawdopodobieństwem ono będzie potrzebowało jeszcze tej godziny na to, żeby po zgaszeniu światła, żeby osiągnąć odpowiedni poziom melatoniny w mózgu. Więc pierwsza rzecz to jest światło. Bez wyłączenia światła większość dzieci nie jest w stanie zasnąć. Druga rzecz to jest wszelka elektronika. Tablety, ekrany komputerów, ekran telewizora, ekrany komórek, one wszystkie są jeszcze gorsze niż górne światło. Dlaczego? One wydzielają światło bardzo przesunięte w kierunku niebieskiego, które bardzo silnie oddziaływuje na nasz mózg i nawet jeżeli wokół nas jest ciemno, ale my wpatrujemy się w jasną komórkę, to nasz mózg interpretuje to jako pełnię dnia. I nie pozwala ani nam, ani dziecku, zwłaszcza dziecku, zaraz potem zasnąć. Dlatego dzieci nie powinny przed snem używać żadnej elektroniki. Jeżeli mają obejrzeć bajkę, to niech to będzie rzeczywiście, po pierwsze, jedna bajka do maksymalnie 15 minut i po tej bajce już trzeba wyłączyć telewizor czy komputer, jeżeli to jest bajka z YouTube'a, i dać dziecku czas na ochłonięcie po tym świetle. Także nie wieczorynka bezpośrednio przed zaśnięciem, tylko te 1,5 godziny przed zaśnięciem. Także po pierwsze światło, po drugie elektronika. Dotyczy to elektronika również dzieci w wieku pójść do podstawówkowym, gimnazjalnym, licealnym, czy nawet nas samych. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby zasnąć po położeniu się do łóżka, jeżeli musicie następnego dnia rano wstać, a jako ludzie dorośli zazwyczaj musicie, to także powinniście pomyśleć o tym, żeby móc zasnąć po położeniu się spać i sami powinniście zrezygnować na 1,5 godziny przed snem z używania elektroniki. To jest trudne, ale jeżeli już zauważacie u siebie objawy tego, że nie możecie zasnąć, że zaczynacie cierpieć na bezsenność, to jest pierwszy krok, który powinniście podjąć w celu unormowania swojego snu. Kolejną kwestią jest to, co dziecko je wieczorem. Jeżeli dziecko zostanie nakarmione posiłkiem wysokowęglowodanowym, posiłkiem, no nie daj Boże, słodkim, to nie możemy oczekiwać od dziecka, że ono zaśnie tak długo, jak długo będzie miało wysoki poziom glukozy we krwi, bo ono będzie odczuwało ogromny przypływ energii, a potem może się zdać marudne i głodne. Być może zanim pójdzie spać, będzie chciało jeszcze coś zjeść. Lepiej dać dziecku, zwłaszcza małemu, konkretny posiłek przed snem, zawierającym dużo białka, bo po pierwsze, spowolni on organizm, zajmie się trawieniem tego. Nie mówię bardzo tłusty, bo tłuszcz byłby trawiony przez całą noc, ale trochę białka sprawi, że organizm zajmie się trawieniem tego, nie będzie miało dziecko tyle energii, będzie mogło zasnąć, a w nocy też nie będzie głodne i będzie mu się lepiej spać. Także tym także warto się zainteresować. Kolejną rzeczą jest to, w co się bawicie przed samym zaśnięciem. Jasne, energetyczne zabawy dziecko męczą, ale mogą też dodać dziecku energii, więc jeżeli chcecie się pobawić w coś, to się pobawcie, ale niech to będą raczej klocki niż berek przez te 1,5 godziny przed zaśnięciem. Bardzo dobrym pomysłem, tak jak wcześniej wspominałam, jest czytanie dziecku przed snem. Zamiast jakiejkolwiek bajki czy zabawy elektroniką, najlepiej jest po prostu dziecko czytać. Nie każde dziecko jest w stanie usnąć, czy słuchając książki, bo książka może być po prostu zbyt interesująca, żeby zasnąć. I o tym też warto pomyśleć, żeby nie przerywać historii w najciekawszym momencie, bo dziecko nie będzie mogło zasnąć, po prostu będzie bardzo zainteresowane, także lepiej wybrać taką książkę, której będzie można pewną całość zamknąć podczas jednej lektury. Możecie dziecku czytać 15 minut, to jest takie absolutne minimum, które dziecko po prostu potrzebuje, żeby się dobrze rozwijać, ale możecie równie dobrze czytać dziecku przez godzinę przed snem i wtedy raczej na pewno będzie gotowe do tego, żeby po prostu zasnąć. Także czytanie na pewno dziecku w zasypianiu bardzo pomaga. Co dalej? Wielu rodziców bardzo się martwi tym, że dzieci się w nocy wykopują i że potem będą miały zimne stopy, i sprawia, że w pokoju dzieci jest za ciepło. Temperatura w pokoju, w którym śpi dziecko, nawet małe dziecko, nawet niemowlę, nie powinna przekraczać 20 stopni, chyba że oczywiście na dworze jest gorąco i nic za to nie możemy. Natomiast temperatura przewyższająca 20 stopni wcale nie sprzyja zasypianiu. Starsze dziecko może mieć nawet temperaturę 16 stopni w pokoju. Wtedy przynajmniej utrzyma się pod kołdrą, nie będzie chciało spod niej wychodzić. Dzieci się wykopują dlatego, że jest im za ciepło, więc jeżeli chcemy, żeby dziecko się nie wykopywało spod kołdry, to raczej powinniśmy zadbać o to, żeby w pokoju było chłodniej i wtedy się nie wykopie. Kolejną rzeczą, jeżeli nie możemy zostawić okna otwartego okna na noc, bo na przykład jest mróz albo smog, bo to też jest powód, żeby nie zostawiać otwartego okna na noc, to powinniśmy, no chyba, że jest smog, no ale generalnie warto koniecznie przewietrzyć w pokoju, w którym dziecko śpi. Świeże powietrze z dużą ilością tlenu sprawi, że jego sen będzie lepszy i będzie mu też łatwiej zasnąć. Także to jest kolejna rzecz. Warto zadbać o to, żeby dziecko było wygodnie ubrane. Na przykład niektórym niemowlętom przeszkadza, kiedy mają coś na stopach, kiedy śpią. Warto się zastanowić, czy może dziecko nie lubi danego śpioszka, może nie chce w nim sypiać, może źle się czuje, będąc zawiniętym w śpiworku. Jeżeli dziecko ma kłopot z zasypianiem, warto się zastanawiać, czy może warunki nie są takie, jakich by potrzebowało. Także to jest kolejna sprawa. I jeszcze jedna sprawa. Jeżeli dziecko nie potrafi, nie może zasnąć samo, to z dużym prawdopodobieństwem nie posiadło jeszcze umiejętności uspokajania się samemu. I to może dotyczyć dziecka w wieku roku, 2, 5, a nawet 7 czy 8 lat. Wiele dzieci potrzebuje tego, żeby rodzic pomógł mu uspokoić się przed snem. Więc nawet jeżeli to nie jest małe dziecko, które wymaga noszenia na rękach, żeby usnąć, a wiele wymaga i po prostu tego potrzebują. To nie jest tak, że dziecko sobie wymyśla, tylko potrzebuje lekkiego bujania, bo to je uspokaja, bo to je uspokajało, kiedy było w brzuchu. Natomiast wiele dzieci po prostu potrzebuje obecności, dotyku drugiej osoby. Warto, zamiast się denerwować, że dziecko nie może zasnąć, po prostu sprawdzić, czy trzymane za rękę nie będzie w stanie zasnąć szybciej, czy głaskane po głowie nie będzie w stanie zasnąć szybciej, czy nawet jeżeli na chwilę położymy się obok dziecka i przytulimy je mocno i wtedy uśnie, przecież rodzic może wstać i odejść zaraz potem. To też jest dobre rozwiązanie. Po prostu dziecko potrzebuje bliskości i bardzo często potrzebuje tej bliskości, żeby móc zasnąć, żeby móc się uspokoić, żeby móc zejść ze stresu całego dnia. I zwłaszcza jeżeli dany dzień był bardzo pełen emocji, był intensywny, wydarzyło się coś ważnego, dziecko może mieć duże problemy z zaśnięciem i potrzebować jeszcze bardziej niż zwykle rodzica do tego, żeby zasnąć. I właśnie bliskość fizyczna, jeżeli rodzic jest spokojny, powoli, głęboko oddycha, bardzo pomaga dzieciom w zasypianiu. I to nie jest zły nawyk, że dziecko usypia z rodzicem. To jest po prostu zaspokajanie bardzo podstawowych potrzeb dziecka. Także nie martwcie się, jeżeli nawet wasz 9- czy 10-latek od czasu do czasu będzie potrzebował tego, żebyście się koło niego położyli, go przytulili. Bo on nadal jest dzieckiem i każdy dorosły od czasu do czasu, ma potrzebę, żeby po prostu się do kogoś przytulić. I dziecko też ma prawo, żeby mieć taką potrzebę. Także nie warto mu tego odbierać. W przypadku zdecydowanej większości dzieci, jeżeli zastosujecie się do zaproponowanych przeze mnie sposobów, dziecku będzie o wiele, wiele łatwiej zasnąć. Będzie spokojniejsze i sen nadejdzie szybciej po położeniu dziecka do łóżka. Dziękuję za słuchanie i do zobaczenia.